Opowiadania Tadeusza Borowskiego. Koncepcja człowieka zlagrowanego. W tym edukaście zapoznasz się z sylwetką twórczą Tadeusza Borowskiego. Poznasz treść wybranych opowiadań z cyklu Pożegnanie z Marią, a przede wszystkim zapoznasz się z definicją człowieka zlagrowanego, bohatera prozy dwudziestowiecznej. Zapraszam serdecznie. Tadeusz Borowski. Głos z kamiennego świata. Tadeusz Borowski urodził się w roku 1922, popełnił samobójstwo w roku 1951. Był prozaikiem, poetą i publicystą. Reprezentował pokolenie Kolumbów ocalałych z wojennej apokalipsy. W czasie okupacji niemieckiej opublikował debiutancki tom wierszy pod tytułem Gdziekolwiek Ziemia. Mieszkał w okupowanej Warszawie i pracował jako magazynier w firmie budowlanej. Studiował też polonistykę na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1943, szukając swojej narzeczonej, Marii Rundo, został aresztowany i osadzony w więzieniu na Pawiaku. Stamtąd trafił do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Podobnie jego narzeczona Maria. Udało mu się przeżyć obóz oświęcimski i Dachau. Po wyzwoleniu pozostał w Niemczech pod Monachium. Odnalazł Marię, z którą już w Polsce wziął ślub. Wydał dwa tomy opowiadań, Pożegnanie z Marią i Kamienny świat. W 1951 roku po narodzinach córki popełnił samobójstwo. Pożegnanie z Marią i Kamienny świat sumują wojenne i obozowe doświadczenia pisarza. Określenie kamienny świat oznacza świat bez uczuć, zimny, surowy, nieprzyjazny człowiekowi. Tak autor postrzegał rzeczywistość wojenną, która jego zdaniem odebrała człowiekowi człowieczeństwo. Porażająca i przerażająca proza. Opowiadania Tadeusza Borowskiego są porażające. Powojenna krytyka literacka zarzuciła nawet autorowi nihilizm i cynizm w sposobie traktowania tej dramatycznej historii. Dwa opowiadania z cyklu, Proszę Państwa do gazu i U nas w Auschwitzu. Narratorem jest forarbeiter Tadek, pracujący w obozowym komandzie. Komando to brygada robotników w obozie o nazwie Kanada. Jest to narracja behawioralna. Tadek nie komentuje zaistniałych faktów. Chłodno podaje tylko pewne informacje. Najbardziej szokujące jest jednak to, że rzeczywistość obozową traktuje bez zdziwienia. Przyjmuje ją po prostu za normę. Liczą się tylko ludzkie zachowania i gesty. Język narracji świadczy o stopniu zdegradowania i jednocześnie charakteryzuje narratora. Jest to ktoś, kto przyzwyczaił się do rzeczywistości obozowej. Komora gazowa, krematorium, palenie zwłok, nowe transporty przyjmowane są przez niego bez żadnej emocji. Traktuje je po prostu jak normę. Borowski był atakowany przez krytykę literacką za taką koncepcję więźnia obozu. Bronił się jednak mówiąc, że w Oświęcimiu nie rozmawiało się o pojęciu bohaterstwa, honoru, ojczyzny. Chodziło tylko o to, aby przeżyć. Więźniowie walczyli między sobą o miskę zupy, pracę w lepszym komando. Społeczeństwo obozowe tworzyło specyficzną hierarchię i strukturę. Od kapo, czyli nadzorców rekrutujących się spośród najgorszych przestępców, po muzułmanów, czyli więźniów skrajnie wyczerpanych fizycznie. Borowski mówił wielokrotnie, iż chodziło tylko o to, żeby przeżyć. Nazywał to ponurą sławą Oświęcimia. W Auschwitzu i na Kanadzie. Najlepszym przykładem omówionych powyżej problemów są dwa opowiadania z cyklu Pożegnanie z Marią. Proszę Państwa do gazu i U nas w Auschwitzu. Bohaterami pierwszego są więźniowie Komanda Kanada.
Pracowali oni na rampie kolejowej przy odbiorze transportów nowych więźniów. Nazwa tego komanda wzięła się stąd, że praca w nim była synonimem bogactwa i dostatku, była pewnym przywilejem. Pracownicy mieli bowiem z SS-manami pewien układ. Z rzeczy pozostawionych na rampie kolejowej przez nowo przybyłych mogli zabrać jedzenie i alkohol. Natomiast rzeczy wartościowe musieli przekazać Niemcom. Zatem kto pracował na Kanadzie, był w sensie obozu bogaty, bo nie był głodny. Najbardziej wstrząsające są sceny rozgrywające się w tym opowiadaniu już na rampie kolejowej. Grecy wyjadają z pomiędzy szyn resztki jedzenia. Inni, między innymi Tadek, narrator, patrzą na nich z pogardą. Twierdzą, że mogli przecież jeszcze trochę poczekać. Zaraz nażrą się do syta, bo przyjedzie nowy transport. Widać tutaj wyraźnie bardzo ważne dla prozy Borowskiego obrazowanie. Widok, który wstrząsnąłby normalnym człowiekiem, traktowany jest jak norma. Kto chciał przeżyć obóz, musiał zaakceptować jego prawa. Człowiek został zezwierzęcony i uprzedmiotowiony. Warto zapamiętać te określenia w kontekście egzaminu maturalnego. Kiedy przyjeżdża nowy transport, komando przystępuje do rozładunku. Rozgrywają się sceny przypominające obrazy dantejskiego piekła. Zdezorientowani ludzie płaczą, krzyczą, szukają najbliższych. Następuje selekcja. Jedni zaraz powędrują do komór gazowych, a inni na lagier, czyli do pracy. Na Tadku widok ten nie robi już żadnego wrażenia. Jest przemęczony i co najważniejsze wściekły na ludzi z nowego transportu, bowiem on musi być w taki upał na rampie. Sam wyciągnij wnioski dotyczące demoralizującego wpływu rzeczywistości obozowej. Jeden z krytyków pisał: Oświęcim u Borowskiego ukazany jest z perspektywy naturalnej. Dzień jak co dzień. Wszystko jest powszednie, zwykłe, normalne. No właśnie, czy rzeczywiście normalne? Trzeba zwrócić uwagę jeszcze na jeden budujący obraz. Jedna z matek po opuszczeniu wagonu kolejowego ucieka przed własnym dzieckiem, wyrzeka się go. Wie, że matki z dziećmi natychmiast wędrują do komory gazowej. To zachowanie jest tak antyludzkie, że rosyjski marynarz, więzień obozu, wymierza jej mocny cios i oddaje dziecko. Zatem nawet człowiek podległy prawom obozu potrafił zachować resztki człowieczeństwa. Postawa taka wstrząsnęła nawet kimś, kto powinien już przywyknąć do rzeczywistości obozowej. I drugi przykład. Młoda dziewczyna zwraca się do tatka z pytaniem: co z nami będzie? Jedyny gest litości narratora Tadka polega na tym, że nie odpowiada na to pytanie. Dziewczyna domyśla się już swojego losu. Z godnością wsiada na ciężarówkę jadącą w stronę komory gazowej. Te dwie postawy ukazują sposób funkcjonowania człowieka w rzeczywistości obozowej. Pod wpływem wydarzeń na rampie Tadek zadaje pytanie: czy my jesteśmy ludzie dobrzy? Jego kompan, Henry, twierdzi, że tego typu wątpliwości i dylematy w Auschwitz tracą jakikolwiek sens. Więźniowie Auschwitzu, a był to główny obóz z wybrukowanymi alejami, ceglanymi budynkami, był dla więźniów przedmiotem dumy w opozycji do prymitywnej drewnianej brzezinki. W Auschwitz było boisko do gry w piłkę nożną, sala koncertowa, kino, a nawet dom publiczny. Więźniowie rozgrywają mecze piłkarskie, słuchają muzyki. Narrator stwierdza w pewnym momencie, że między jednym i drugim rzutem rożnym zagazowano nowy transport. Orzeka o tym bezdusznie, bez emocji, traktując to jak zwykły fakt. Człowiek zlagrowany. Człowiek zlagrowany, czyli podległy obozowym prawom, to zbiorowy bohater opowiadań Tadeusza Borowskiego. Za cenę przeżycia i określonego miejsca w obozowej hierarchii wchodzi w układ z kapo i SS-manami. Postępuje według obozowej moralności. Sam Borowski napisał: walczyliśmy o miskę zupy, o miejsce do spania, o kobiety, o złoto i zegarki z transportów. Można tutaj przywołać słowa, które najlepiej oddają charakter człowieka zlagrowanego. Żywi,
zawsze mają rację przeciw umarłym. Borowski współcześnie. Zastanów się nad Twoją oceną prozy Tadeusza Borowskiego. Jak patrzysz na opisywane w niej wydarzenia z perspektywy czasu? Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem autora, że cały świat jest obozem koncentracyjnym, zbudowanym na zasadzie wyzysku człowieka przez człowieka, którego Oświęcim był tylko skrajnym przykładem? Musisz również umieć wytłumaczyć znaczenie następujących pojęć. Człowiek zlagrowany, kamienny świat, proza behawioralna, proza po Oświęcimiu. Jeżeli masz jeszcze wątpliwości, obejrzyj edukast ponownie lub postaraj się odpowiedzieć na poniższe pytania testowe. Dziękuję za uwagę.